Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu naszej Credit Union. Jak wszystkim Państwu wiadomo, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej już za nami. Mówiąc dokładnie, turniej trwa, lecz naszej reprezentacji i polskim miłośnikom futbolu pozostaje tylko oglądanie innych spotkań na ekranach telewizorów. Przejdźmy więc do przyjemniejszego tematu. Przypadający dziś ostatni dzień czerwca z największą radością witają zapewne uczniowie i studenci. Nie dlatego, że lato zagościło już na poważnie, ale dzień ten wyraźnie oddziela okres nauki od rozpoczęcia upragnionych wakacji. A dla nas to ostatnia chwila, by przedstawić Państwu sprawozdanie zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie kolejnej już szóstej gali Uczeń Roku, która odbyła się na początku czerwca w ogrodach Konsulatu Generalnego Polski w Toronto. Komentarz do relacji oparty został na materiale prasowym pani Teresy Szramek, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa. W uroczystości uczestniczyło ponad 40 uczniów i studentów, którym z okazji tak ważnego wydarzenia towarzyszyli członkowie rodzin i nauczyciele. Przybyła do Konsulatu Młodzież to najlepsi uczniowie klas 8 i 12 szkół polskich w Toronto, Mississauga, Scarborough, Oshawie, Whitby, Oakville, Milton, Hamilton, Kitchener, Guelph, Woodstock, London i Windsor. Tam wszędzie, jak i w wielu innych miastach w całej Kanadzie, uczestnicząc w zajęciach w polskich szkołach, dzieci poznają język, historię, kulturę i tradycje swoich przodków. W spotkaniu udział wzięły panie z Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie wraz z prezes Iwoną Malinowską oraz goście honorowi, konsul generalny Polski w Toronto Krzysztof Grzelczyk, konsulowie Magdalena Borowska i Andrzej Szydło, a także była wieloletnia nauczycielka Barbara Choromańska. Witając zgromadzonych, pani Malinowska podziękowała rodzicom za wspaniałe przygotowanie swoich dzieci, nauczycielom za oddaną, pełną zaangażowania pracę pedagogiczną, a gratulując uczniom znakomitych wyników w nauce, powiedziała: jesteście orłami w swoich szkołach. Jesteście dumą waszych rodziców, nauczycieli i dumą nas wszystkich. To dzięki temu, że pracujecie ciężko, że wkładacie dużo wysiłku, jesteście dzisiaj wyróżnieni. Aczkolwiek jest dużo uczniów, których można było wyróżnić, to was, nauczyciele, wytypowali na dzisiejszą uroczystość. Ja jestem dumna i wszyscy wokół was. Jesteśmy z was bardzo dumni. Zabierając głos, konsul Krzysztof Grzelczyk również podziękował rodzicom, Zarządowi Głównemu Związku Nauczycielstwa Polskiego za piękną inicjatywę, jaką jest Uczeń Roku, i podkreślił ważną rolę pełnioną przez Związek Nauczycielstwa w Polonii Kanadyjskiej. Składając uczniom gratulacje i życzenia, pan konsul powiedział: życzę, żebyście wszystkie te swoje talenty jak najlepiej rozwijali. No a ponieważ już przed nami lato, życzę wam też udanych wakacji. Mam nadzieję, że część z was spędzi je w Polsce. Wszystkiego dobrego. Po przemówieniu konsula Grzelczyka w krótkim programie artystycznym Emilia Punturiero recytowała wiersz Juliana Tuwima Ptasie Radio, a dwie piosenki zaśpiewała Jessica Małek. Posłuchajmy fragmentów ich występu. Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w brzozowym kraju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia nawet. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte przez dziesiąte, będą ćwierkać, świstać, kwilić, bit-bilitać i pim-pilić. Znasz od morza wiatr i tą trzodę do wschód. Twój prawdziwy świat jest cały tu nad Wisłą. Tu masz stały ląd, dni powszednych wiarnych miast, pogody świąt, masz własny kraj. Ojczyzna jak
Bohaterami najważniejszej części gali byli ci, dla których została zorganizowana. Najlepsi z najlepszych absolwentów klas 8 i 12 polskich szkół z kilku miast południowego Ontario. Medalami uczniów i studentów udekorował konsul Krzysztof Grzelczyk. Dyplomy wręczył konsul Andrzej Szydło, a upominki laureatom przekazywały członkinie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Ewa Iwanicka i Dorota Wilk. Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk pani Teresy Szramek i Urszuli Trzpil dyplomy z imiennymi gratulacjami od posła Parlamentu Federalnego Petera Fonseki, przewodniczącego Parlamentarnego Komitetu Przyjaźni Polsko-Kanadyjskiej. Następnie Teresa Szramek przybliżyła obecnym historię utworzenia nagrody imienia świętej pamięci Jolanty Kuśmider, byłej wieloletniej prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Trzy nagrody, których fundatorką, podobnie jak w ubiegłym roku, była pani Barbara Choromańska, zostały rozlosowane podczas finałów odbywających się nieco wcześniej konkursów czytelniczego i ortograficznego, a otrzymali je studenci 12 klas. Ola Zawora z Polskiej Szkoły Średniej w Oakville, Klaudia Zienkiewicz ze Szkoły imienia Władysława Sikorskiego w Verdun i Filip Sankiewicz, student kursu kredytowego w Whitby. Z podziękowaniami i wyrazami wdzięczności Teresa Szramek wręczyła pani Choromańskiej bukiet kwiatów. W imieniu studentów podziękowania nauczycielom za ich trud wychowawczy złożyli Dawid Cieśla i Oskar Osowski, który proces nauki w szkole polskiej ujął nieco bardziej kompleksowo, mówiąc m.in. To dla mnie ogromne wyróżnienie być jednym z nagrodzonych, być uczniem roku. My, młodzi Polacy, mieszkający w Kanadzie, mamy taką możliwość, że w każdy sobotni poranek wcale nie musimy wylegiwać się w łóżku, ale możemy rano wstać i pójść do polskiej szkoły. Mieć taką szkołę to dla nas wielki honor i przywilej. Wprawdzie niezbyt wygodny w te sobotnie ranki, ale z mniejszym lub większym zadowoleniem z niego korzystaliśmy. I dzisiaj tutaj razem jesteśmy. Całe nasze życie słyszeliśmy słowa różnych osób, że kiedyś za tę szkołę podziękujemy. I chociaż potakiwaliśmy głowami, to niełatwo było w to uwierzyć. Drodzy Państwo, dzisiaj, w ten przepiękny dzień, w tym wspaniałym miejscu, w naszym polskim zakątku w Kanadzie, w obecności przedstawicieli władz Polski. Podczas tak wyjątkowej uroczystości, stojąc tu dumni, nie tylko dlatego, że w te wszystkie sobotnie poranki jakoś do tej polskiej szkoły docieraliśmy. Nie tylko, że tę szkołę ukończyliśmy, ale jeszcze, że dostaliśmy takie wspaniałe medale. Właśnie dzisiaj pragniemy Państwu bardzo serdecznie podziękować. Piękną uroczystość zakończył ponowny występ utalentowanej młodzieży, Jessica Małek i Dawida Cieśli, który zaprezentował swe umiejętności w grze na saksofonie. Ważne będzie wtedy, kto winien, ty czy ja.